Cześć, witajcie. Wszystko się zużywa. To wie chyba każdy z nas, ale pomyślałem, że nie każdy wie, po czym poznać, że wasz smartfon się zużył. Nie mówię tu oczywiście o starzeniu się technicznym, nie mówię o tym, że smartfon wam się opatrzył, znudził, chcielibyście już mieć nowy, bo jest poobcierany i tak dalej. Tylko chcę zwrócić waszą uwagę na pewne takie symptomy, które pokazują, że urządzenie po prostu dotarło już do kresu swych możliwości i chyba pora pomyśleć o nowym, tak powoli, na spokojnie. Pierwszy z symptomów jest, myślę, dla wielu z nas dosyć oczywisty – bateria. Bateria zaczyna trzymać krócej i to zaczynamy coraz bardziej odczuwać. I takim najbardziej namacalnym i najszybciej zauważalnym symptomem zużycia się akumulatora jest bardzo szybkie rozładowywanie się go na tych końcowych procentach. Czyli wyciągamy telefon z kieszeni, widzimy 15%, zaczynamy rozmowę, a telefon robi ciach i się wyłącza. I w tym momencie już wiecie, że chyba na niego już czas. No chyba, że go bardzo kochacie i koniecznie chcecie w nim wymieniać akumulator. Ma to sens, ale nie zawsze jest to ekonomicznie uzasadnione, bo to tylko jedna z przypadłości cechujących starzejący się smartfon. Kolejną jest kończąca się pamięć. Teraz smartfony coraz rzadziej mają miejsce na wymienne karty pamięci. Zazwyczaj mamy do dyspozycji tylko tyle, ile dał nam producent. No i oczywiście w tych najpopularniejszych, najlepiej sprzedających się ze względu na cenę smartfona w Polsce najczęściej mamy 128 giga, które no niestety prędzej czy później się zapcha. No i oczywiście możecie się ratować chmurą, możecie ratować się regularnym czyszczeniem pamięci z różnych śmieci, bardzo polecam, są takie aplikacje do tego. Możecie ratować się przeglądaniem i kasowaniem zdjęć, chociaż żal, prawda? Możecie też ograniczyć ilość przechowywanej muzyki w telefonie, no ale po cóż się ograniczać? I tu zawsze radzę kupić telefon z największą pamięcią, na jaką was stać. Czyli jeżeli macie do wyboru na przykład wariant 128 albo 256, zdecydowanie lepiej kupić 256, bo wystarczy na dłużej. Ale jeżeli dochodzicie już do ściany i co chwilę musicie coś kasować, żeby uwolnić chociaż te parę giga pamięci, no to już jest dla was też czytelny sygnał, że chyba pora na nowy smartfon. Kolejną rzeczą jest słabnąca wydajność. Nie da się ukryć, że aplikacje potrzebują coraz większej wydajności i coraz więcej zasobów telefonu pożerają wręcz. I na to nie ma rady. No ale w pewnym momencie wasz telefon, chociażby nie wiem jak był w flagowym momencie zakupu, staje się po prostu starociem i pracuje coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej, a przy okazji coraz bardziej się nagrzewa przy tej pracy. Przegrzewanie się telefonu jest niezdrowe chociażby dla akumulatora, ale najczęściej nagrzewaniu się smartfona towarzyszy jeszcze dodatkowo throttling, czyli kolejny spadek wydajności, no i w pewnym momencie telefon zacznie się po prostu wam ciąć tak, że już nie wytrzymacie i znowu pomyślicie, kurczę, chyba pora na nowy. Kolejną oznaką starzenia się smartfona jest ograniczony wybór aplikacji. Aplikacje, których używaliście, dostają nowe wersje, nowe wersje, nowe wersje i te nowe już przestają być kompatybilne chociażby ze starszymi wersjami systemu operacyjnego, albo po prostu telefon zwyczajnie sobie już z nimi nie radzi, bo jest za słaby dla nich. To też jest oznaka, że czas pomyśleć o zakupie nowego smartfona. Oczywiście nie na wariata. Zawsze najlepiej zajrzeć na nasz kanał, dowiedzieć się, jak szukać smartfona, jakich błędów przy wyborze nie popełnić, no i które smartfony w danym momencie są godne rozważenia. Jak zatem widzicie, starzenie się smartfona to nie tylko starzenie się wizualne, większa ilość zarysowań, wyszczerbiony ekran i tak dalej, tylko też to, co się dzieje w środku. A w tym wszystkim najgorsze jest to, że do większości tych cech, jakie wymieniłem, powoli się przyzwyczajamy, bo to jest coś jak gotowanie żaby. Ten telefon nie zaczyna nagle pracować gorzej, tylko dzieje się to stopniowo i w sumie po to nagrałem ten film, abyście zaczęli zwracać na to uwagę, bo sam się przyłapuję na tym, że czasem po prostu w moim osobistym telefonie na pewne rzeczy nie zwracam uwagi, a one się dzieją. A zatem mam nadzieję, że wiecie już, po czym poznać, że czas na nowy smartfon. I choć oczywiście życzę wam, żeby wasze smartfony pracowały jak najdłużej, jak najlepiej i najlepiej jeszcze do tego bezawaryjnie, no to prędzej czy później każde urządzenie trzeba jednak zastąpić nowym i mam nadzieję, że troszeczkę wam pomagamy w tym wyborze. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!